zostaw tutaj. Montaż progu aluminiowego krok po kroku. Na samym początku musimy odtłuścić powierzchnię montażową, czyli myjemy rozkoszczalnikiem tą część podłogi, w której będziemy montować próg. Następnym krokiem jest przymierzenie nowego progu, czy on pasuje. Sprawdzamy, wszystko jest ok. Więc w tym progu, w miejscach takich jak te wszystkie rowki, będziemy nakładać klej montażowy. Oczywiście najpierw musimy to wszystko odtłuszczyć, tak żeby ta przyczepność tego kleju była optymalnie jak najlepsza. No i nakładamy klej. Nakładamy go w takiej warstwie grubej, tak żeby on się fajnie nam rozlał pod progiem, a zarazem, żeby bardzo dobrze przykleił nam próg do podłoża. Teraz próg bierzemy, przyklejamy do podłogi. Ładnie natrafiamy, tak żeby nie było przesunięć, prawda? Bo on się wszystko rozmarzy. No tutaj odchylamy trochę uszczelkę. No i dociskamy. I praktycznie próg mamy już zamontowany. Przydałoby się jeszcze na niego położyć coś ciężkiego, żeby go przygnieść, tak docisnąć do podłogi i zostawić na kilka godzin. Jak widzicie, próg posiada otwory pod wkręty, które wcześniej przygotowaliśmy w poprzednim odcinku. Zatem mój próg przykręcę jeszcze na wkręty do podłoża, tak żeby był bardziej stabilny, bardziej pewny. Jak widzicie, otwory są tak przygotowane, że nie widać łebków. Teraz zamontuję uszczelkę, włożę ją w rąb w progu. Jak zauważycie, ta uszczelka progowa nie nachodzi tak jak w drzwiach zewnętrznych na uszczelkę tą pionową gwoździeżnicy. Ja ją wkładam w taki sposób docięty równo z uszczelką tą pionową. Ona nie musi tutaj być jakoś super szczelna. To są drzwi wewnętrzne. A teraz to, co mówiłem wcześniej, przed wkręceniem wkrętu, czyli próg docisnę czymś ciężkim i pozostawię to na kilka godzin, tak żeby klej dosył. I to wszystko. Pozdrawiam.